Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami gaś informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Zieloni rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Po zajęciach najpierw w Poznaniu, teraz udali się na tydzień do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie intensywnie trenują w kolejnym mikrocyklu. Trener Piotr Tworek zabrał 23 zawodników. Wśród nich obiecujących piłkarzy rezerw Warty, Szymona Solińskiego i Jakuba Pietrzaka. Na zgrupowaniu zabrakło za to Mario Rodriguez'a, który lada moment dołączy do drużyny, oraz Roberta Iwanowa, który odpoczywa po Euro 2020 i pojawi się na treningach 12 lipca. To tygodniowe zgrupowanie w Grodzisku zakończy się sparingiem z Pogonią Szczecin. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Wśród trenujących członków swojskiej bandy pojawił się kapitan zespołu, czyli Bartosz Kieliba, który dochodzi do siebie po poważnej kontuzji. Widać, że zajęcia z kolegami z zespołu dobrze wpływają na niego, o czym sam mówi z wielką przyjemnością. Pojawił się uśmiech na twarzy, bo jednak ta cała praca, która została wykonana wcześniej, była potrzebna, ale była dość nużąca, mało przyjemna. Teraz już od 2 tygodni jestem w treningu indywidualnym z piłką. Dzisiaj rozpocząłem już treningi, niektóre ćwiczenia z drużyną i to na pewno cieszy i daje takiego pozytywnego kopa do dalszej pracy. Mój normalny trening wygląda podobnie do zespołu, jednak muszę omijać jeszcze pewne sprawy związane ze sprintami, z takimi maksymalnymi przebieżkami, tego typu rzeczami. Tych jeszcze muszę omijać, oczywiście gry w kontakcie. Na to muszę jeszcze chwilę poczekać, ale mam nadzieję, że krótszą chwilę niż dłuższą. Kolba wraca jak najszybciej do pełni dyspozycji, bo jesteś potrzebny swojskiej bandzie, która w następnym sezonie będzie miała wysoko postawioną poprzeczkę.